Widowczyc faktycznie są już 13 przez nas organizowane, a ogólnie 20, ale właśnie to, że już od lat próbujemy tutaj tą publiczność wyczuć, jaką muzykę preferują i jakie atrakcje chcą. Głównym celem tej naszej konferencji było pokazanie problemów, które nas dotykają, o których my często wiemy, a nie zawsze jest ten głos właśnie możliwy do przekazania na zewnątrz. Poruszanie również spraw takich bieżących. Nasz tata, Czesław Palonek, dobrze, że jest z nami, bo dzisiaj się słabo czuł, ale dzięki, że jest, swoją ciężką pracą i samozaparciem zaszczepił nam szacunek do chleba i wtedy zrodziła się myśl o powstaniu piekarni. Droga rozwoju była trudna, ale przez wsparcie rodziny, pracowników i wszystkich przyjaciół firmy udaje nam się ciągle iść do przodu. Nie zapomnę, jak pani Marysia na otwarciu piekarni Złoty Kłos odwiedziła nas. Myśmy pracownicy wszyscy byli zdenerwowani pierwsze dni, pierwsze szlify. Baliśmy się, jak to wszystko wypadnie, czy będzie pieczywo na czas, czy ekspedientki, kierowcy będą zadowoleni. A pani Marysia weszła. Oczywiście przywitała się z nami, spytając, jak przebieg pracy wygląda. Ja osobiście myślałem, że już będą jakieś uwagi, bo pierwsze dni były stresujące, a pani Marysia wtedy powiedziała mi, nigdy tego nie zapomnę, jak na pierwszy dzień, panie Damianie, bardzo dobrze wypadło, cieszę się, wszystko w porządku. Z Marysią, mimo że byliśmy konkurencją tu na terenie dobczyckim, ale również w Małopolsce, zawsześmy znaleźli wspólny język, zawsześmy się dogadywali, aż radość było współpracować z taką osobą. Maria Broszek, no cóż o niej powiedzieć. Kobieta niezwykła, o dużej wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka. Kobieta, która potrafiła pomóc każdemu. Każdemu, kto się do niej zwrócił o jakąkolwiek pomoc. Mogłabym ją określić, jak gdyby przywołując tu słowa świętego brata Alberta, bądźcie dobrzy jak chleb. Marysia taka była. Pani Maria Broszek to osoba, o której można mówić i pisać tomy. Mówię w czasie teraźniejszym, dlatego że mnie osobiście wydaje się, że cały czas ona jest z nami. Jej pierwszą miłością to oczywiście Władek Broszek. Ale Władek miał swoją miłość poza żoną, to miał zamek. I ona ten zamek również tak pokochała. Często tu spotykaliśmy się. Jej humor, jej radość, ale i zarazem dowcip. Dowcip zawsze trafiony. Nieważne, czy on był mocny, czy był słabszy, ale był naturalny. Ona potrafiła usiąść w towarzystwie smutnym i rozbawić w ciągu chwili, ale i zarazem powiedzieć, słuchajcie, a teraz mamy temat, trzeba go omówić i trzeba zrealizować to i to, bo to da takie i takie możliwości. Pani Maria Broszek przez lata swojej pracy zawodowej, jak i społecznej dała się poznać jako osoba o niezwykłej charyzmie. Zawsze pełna energii, chęci do działania, służąca dobrą radą i wsparciem. Była niekwestionowaną liderką, lokalną liderką. Niesamowicie pracowita i aktywna. Marysia była jedną z pierwszych osób, z którą zetknęłam się w związku z działalnością społeczną. Trudno było cokolwiek
zrobić w Dobczycach, nie opierając się o Marysię, o jej rodzinę, o jej wsparcie materialne i jej bardzo dobry humor i bardzo dobrą realizację pomysłów. Była naszą dumą i radością i honorowym członkiem ISPINY, Stowarzyszenia Działalności Społecznej. Proszę Państwa, to była kobieta niezwykła, fantastyczna, wspaniała. Po pierwsze, stworzyła rodzinę, której tylko ona mogła stworzyć. Po drugie, byłam świadkiem, kiedy było widać, jak wypracowała stosunek swoich dzieci do ojca dzieci, do pana Władka. To było coś niesamowitego. Ona była dla mnie zawsze wzorem, jak należy postępować w życiu małżeńskim, rodzinnym, a także w życiu zawodowym. I nigdy nie mówiła, że czegoś się nie da. Ja to zapamiętałam. Wszystko się da, tylko trzeba to odpowiednio, prawda, zaaranżować i wszystko można wykonać. Bardzo radosna osoba, bardzo dowcipna, uwielbiała się bawić, uwielbiała opowiadać dowcipy po prostu i ten jej śmiech taki zaraźliwy, to było coś wspaniałego. Myślałam o Marysi, co powiedzieć o niej. Przede wszystkim człowiek energia, pozytywna, kojarzy mi się z radością. Jak poznałyśmy się, to oczywiście na pierwsze spotkanie się spóźniła, co było właściwie regułą, na kolejne też. Natomiast myślę, że była człowiekiem, który pozostawił po pierwsze energię, radość życia i to jej wspaniałe słuchanie ludzi, co jest rzadkie obecnie, ponieważ jak spotkała rozmówcę, to ona chłonęła to, co mówi, jak gąbka. Była zainteresowana człowiekiem, mimo że to nie była jej dziedzina działania, więc to było naprawdę wspaniałe. Poza tym była człowiekiem wielkiej wiary. Cała ta rodzina jest rodziną wierzącą i było to dla mnie też takim pozytywnym przykładem. Jej nastawienie do świata, jej duchowość, radość życia i myślę, że to była osoba, która kochała ludzi po prostu. Kochała życie i kochała ludzi. Z panią Marią miałam bardzo dobry kontakt, chłonna na wszystkie pomysły artystyczne, na wszystkie wydarzenia. Cokolwiek jej się podrzuciło, natychmiast musiała to przemyśleć i w momencie, kiedy zaakceptowała, oddawała się tym pomysłom bez reszty. Była też bardzo ciepłą osobą w normalnych ludzkich kontaktach. Pamiętam jeden z pierwszych wyjazdów, wycieczek szkoleniowych z izbą gospodarczą, gdzie przez całe godziny w autobusie potrafiła opowiadać wspaniałe historie, kawały, przy tym śmiać się szczerze i zarażać tym śmiechem wszystkich. To była osoba tak zajęta, a jednocześnie tak zorganizowana. To było coś niesamowitego. Ona po prostu załatwiała kilka albo kilkanaście spraw naraz. Po prostu rozmawiała z kimś, umawiała się przez telefon, rozmawiała w tym czasie, odbierała telefony. Gdzieś w przelocie tam komuś coś powiedziała, więc to było coś niesamowitego. Marysia przez od wczesnej wiosny do późnej jesieni tworzyła w Dobczycach wszelkiego rodzaju koła zainteresowań, warsztaty i tak dalej. Nauczyła się zielarstwa, nalewek, leczenia różnego rodzaju dolegliwości, klejenia tam obrazeczków. Była wspaniała i zawsze w jesieni robiła super wycieczkę do bardzo dobrych miejsc, bardzo odległych, mało znanych i znakomitym anturażu. Myśmy mieszkali wtedy w hotelu eleganckim z basenem i mieliśmy dobrych przewodników i to nam się jak gdyby należało. To było jej zdaniem, robiłyście przez cały rok bardzo dużo i to wam się należało. Bardzo nam brakuje jej wszystkiego. Był czas, że byliśmy nią tak zafascynowani, że właściwie to cała nasza działalność była z nią ściśle związana, z jej osobą. Dlatego też została przez ISPINĘ i Stowarzyszenie Kobiety Rakiety nominowana do nagrody Kobieta Roku. Kiedy otrzymała tą nagrodę, była tak szczęśliwa i wzruszona, że podczas wręczania przez burmistrza, prawda, tej nagrody
widziałam, że ze wzruszenia miała łzy w oczach. I potem wielokrotnie prosiła mnie, żeby jej przypomnieć, co też burmistrz jej wtedy powiedział, ponieważ ona tego nie pamiętała dokładnie, będąc taka wzruszona. A burmistrz powiedział: Pani Mario, Pani się to należy, ta nagroda, gdyż jest Pani dla mnie i dla całej społeczności kwintesencją kobiecości. I ja przy każdym spotkaniu wyjazdowym musiałam jej to powtarzać, bo mnie o to prosiła, kim to ja jestem. Więc jesteś, Marysiu, kwintesencją kobiecości. A ja bym jeszcze dodała, jesteś również kwintesencją elegancji, dobrego smaku, kobiecości, miłości. No ja jestem tak zaskoczona, że moje serce idzie w górę samo. Po prostu jest to tak miłe uczucie, w ogóle zaskoczenie, bo praktycznie jest wiele kobiet, które zasługują, więc no nie myślałam, że to się tak potoczy, zwłaszcza, że nie było mnie w ostatnim czasie, więc nie śledziłam tego plebiscytu, ponieważ byłam w Meksyku, więc dalsza nawet, bo no to tym bardziej jest to wielkie zaskoczenie dla mnie. Życzę wszystkim kobietom właśnie szczęścia, realizacji własnych planów, ambicji, żeby się wszystkie właśnie te działania, które podejmują, udawały, żeby były szczęśliwe i żeby sobie taki Dzień Kobiet robiły kilka razy w roku, jak mają ochotę, my jak mam jakiegoś potrzebę, to właśnie taki Dzień Kobiet Kobiecy jest bardzo taki dla duszy ukojenie. Marysia Brożek była kluczową postacią samorządności, samorządu zarówno tego gospodarczego, jako prezes i założyciel Izby Gospodarczej do Rzeczy Araby, jak i samorządu gminnego. Bez Marysi wiele rzeczy, wiele działań, wiele spraw, które były sukcesem, nie udałoby się zrealizować tutaj w Dobczycach. Marysia była też osobą, która była bardzo ciepłą i otwartą dla wszystkich. Potrafiła jednoczyć, potrafiła organizować, potrafiła wszystkich pozbierać i zapewnić im mobilizację. To było absolutnie niezwykłe, fenomenalne. Ja powiem ze swojej strony, nie skasowałem jeszcze jej numeru telefonu u siebie, ponieważ wydaje mi się to, aby ona ciągle cały czas była żywa wśród nas. A to, co mogę powiedzieć z ramienia Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, no to wniosła niebywały wkład w powstanie tej organizacji i w ogóle w działalność społeczną na rzecz przedsiębiorców. Przedsiębiorcy jej dużo mają do zawdzięczenia, bardzo dużo. Wiele dla przedsiębiorców zrobiła, między innymi taka akcja z paragonami była swego czasu, żeby urząd chciał zmienić opisy na paragonach. To dzięki Marysi, między innymi świętej pamięci również Kaziowi Czekajowi, którego mu należy tutaj wspomnieć, Ministerstwo Finansów odstąpiło i po prostu uratowało wielu przedsiębiorców przed poniesieniem wysokich kosztów, nie? Które wiązały się z wymianami kas fiskalnych. Ona była wszędzie. Ona załatwiała wszystko i tyle można nawet się powiedzieć. Po prostu to była osoba, która mówi się, że nie ma osób niezastąpionych. Jej się nie da zastąpić. Marysi się po prostu nie da zastąpić. To pani Marii dzwoniła mnie raz z prośbą o komentarz, pytając ją o zdanie. Lubiłam dzwonić do pani Marysi, ponieważ zawsze w jej głosie słychać było uśmiech, życzliwość. Zawsze była konkretna, mówiła dużo, mówiła szybko, ale zawsze z tej rozmowy wynikało coś dobrego. Myślę, że jeszcze nieraz chętnie bym do niej zadzwoniła, ponieważ można ją było zapytać jako przedsiębiorcę, jako kobietę, jako mamę, żonę, dobczycankę, społeczniczkę. Spełniałaś na tak wielu polach, że była rozmówcą wymarzonym. Jej inspiracje, jej szerokie działanie, no i przede wszystkim osobowość niesamowicie śmieszna, dowcipna i nie znam drugiej osoby, która się tak potrafiła spaźniać jak ona. Nie, to jest niemożliwe. Wszyscy na nią czekają, ona wpada pełna radości, uśmiechu. Usprawiedliwia się z takim wdziękiem, że nikt nie był w stanie się na nią właśnie obrazić. Dla pani Marysi nigdy nie było rzeczy niemożliwe. Nawet gdy był jakiś małe niedociągnięcie, mały problem, zawsze pani Marysia, czy po nią zadzwoniłem, zawsze była
do godziny czasu zawsze rozwiązała, nie było rzeczy, że nie da się, że człowiek był zmartwiony czy coś, zawsze z pomocną ręką i zawsze z entuzjazmem i z uśmiechem na twarzy. Przy książce Koziarów da się lubić, już mieliśmy złożoną prawie książkę, wszystko do druku. Pierwsze opowiadanie z Marysią żeśmy na dyktafonie nagrywali i ja przychodzę do Marysi coś tam załatwiać, ona mówi, jak to już, a ja jeszcze chciałam o tacie opowiedzieć. Usiadła w cukierni swojej na kolanie i pisała to opowiadanie, w ciągu pół godziny powstało opowiadanie do książki i Marysi nie można odmówić. Opowiadanie poszło, mimo że książka była prawie gotowa. Nasza Marysia jest w dużej delegacji w Budapeszcie między samymi Węgrami. Oczywiście Marysia uwielbiała opowiadać dowcipy, śmieszne, czasami takie niekonwencjonalne, ale będąc w Budapeszcie, wśród samych Węgrów opowiadała długi, długi dowcip. Jej osobowość, jej werwa, jej inspiracja w tym dowcipie była tak wielka, że wszyscy dookoła się śmiali, nie rozumiejąc w ogóle słowa z języka polskiego. To była właśnie osobowość Marii Brożek. Można tu przytoczyć parę anegdot, między innymi jedną z takich anegdot, kiedy pamiętam, prowadziłem walne zgromadzenie w izbie. No i Marysia jak zwykle lubiła się spaźniać, ale jak zawsze się spaźniała, to przynosiła ciastka ze sobą, także wszyscy byli zadowoleni. I w pewnym momencie straciła poczucie chyba rachuby czasu, jak długo się już spóźniła. No i ja tak zadałem pytanie na końcu, czy ktoś z Państwa jeszcze zechciałby zadać jakieś pytanie, czy chciał coś powiedzieć. No nikt się nie odezwał w sali, mówię, no to na tym kończę walne zebranie. A Marysia taka w pierwszym rzędzie usiadła, mówi, to już? To niemożliwe. No nie, także to była tego typu osoba. Albo drugą taką anegdotą ciekawą jest, kiedy była na szkoleniu swego czasu i później ona to opowiadała, mnie tam nie było, przy wszystkich i właśnie mówi, z Władziem gdzieś mieli jechać na drugi dzień jeszcze w Polskę, w trasę. No i w pewnym momencie Władzie mówi, no to przyjdź Marysiu, ja idę do pokoju, prześpimy się, no i trzeba na nowy jechać. No oczywiście Marysia jak zwykle dusza towarzystwa, długo jej to zeszło. No i mówi, jak ja będę rano wracać? Mówi, nie? No to wpadłam na pomysł, jak ona zwykle na pomysły wpada, będę wchodzić tyłem. I wchodzi do pokoju tyłem. W pewnym momencie Władziu się obudził, mówi, Marysiu, ty dopiero wracasz? Nie, ja już drugi raz wychodzę. Mówi, to była cała Marysia, po prostu pełna humoru, pełna dystansu do siebie. I taką ją trzeba zapamiętać. Myślę, że patrząc tam z góry na nas, pewnie chciałaby, żebyśmy się zawsze radowali. Ja pamiętam jeszcze z tych wakacji w Chorwacji, taki taniec na ulicy spontaniczny. Przechodziliśmy koło jakiegoś baru czy tam dyskoteki i po prostu zaaranżowaliśmy na ulicy taniec i Maria była pierwsza do tego tańca, czyli ta radość życia, ale też chęć pomocy ludziom. Właściwie robiliśmy 3 projekty i w każdym projekcie nam pomagała i w ostatnim, który dotyczył Dobczyce na fotografii, tak? Chwilę zatrzymane, do końca pomagała nam, wspierała nas i ostatnie nasze spotkanie było w Śledziówkę, kiedy tak ad hoc spotkaliśmy się gdzieś i ona nas zaprosiła do domu, ugościła i to było takie ostatnie ad hoc spotkanie. Jeszcze muszę wspomnieć jedną rzecz. Słuchajcie, to byli partnerzy. Jeżeli coś potrzebowałam i szłam do Władka i mówię, Władziu, przydałyby się jakieś pieniądze na coś tam. On mówi, to masz, ale nie mów Marysi. Potem szłam do Marysi i mówię, Marysiu, przydałyby się pieniądze, bo trzeba kogoś wesprzeć. Masz, ale nie mów Władkowi. Myślę, że sobie mówili wszystko, a nauczyli się szacunku do ludzi i szczodrobliwości. Piękna rodzina. Ona tym chlebem obdarowywała każdego. Każdego jedynego, ktokolwiek o tą pomoc się zwrócił. To były szkoły, to były instytucje, to były stowarzyszenia. Pamiętam, jak dzieci szkół Jana Pawła II co roku wjeżdżały do Doliny Chochołowskiej. Zawsze pani Maria niosła pomoc, obdarowywała tym chlebem. Dopiero dzisiaj widzimy, jak bardzo nam jej brakuje. A myślę, że po parunastu latach docenimy jej sukces, sukces całej rodziny, sukces gospodarczy w ich biznesie. Powstała wspaniała firma w naszej strefie przemysłowej i
to jest taka sama legenda jak wiele z tych legend amerykańskich, gdzie zaczynając od zera, pracą, wytrwałością, pomysłem, rodzina potrafiła stworzyć piękną, wspaniałą firmę. Będzie nam jej stale brakowało, ale będziemy ją stale pamiętać. Marysia dla mnie to była kobieta jak z 40-latka. Wszyscy pamiętamy Irenę Kwiatkowską. Dla mnie może to nie Irena Kwiatkowska, ale Maria Brożek była właśnie taką osobą. Kobieta każdego fachu. Nie bała się niczego. Także Marię będę zawsze wspominał bardzo, bardzo pozytywnie i bardzo zostanie na zawsze w moim sercu. Jej wielkie doświadczenie, a przede wszystkim ta życzliwość, pomoc i otwartość na drugiego człowieka. Cóż powiedzieć, wielka strata po niej, bo w obecnym czasie, żeby znaleźć takich ludzi, są, bo jest ich na pewno wielu, ale tej Marii zabrakło. Myślę, że wszystkim tej Marii brakuje. No tak, takie jest życie, ale myślę, że czerpiąc jej wiedzy, doświadczenia, a zwłaszcza tej mądrości życiowej, czy powinniśmy się od niej uczyć. I to, że była tak dobrym człowiekiem, to zapisała się, że tak powiem, w zgłoskach tej rzeczywistości, którą kreowała, którą tworzyła. Brakuje nam tej wesołej kobiety, ale pozostanie w naszej zbiorowej pamięci jako wzór obywatelki. Obywatelki tego miasta, które stało się dzięki niej jeszcze lepsze. I niech ten dowcip Marysi, ten jej uśmiech i radość zawsze pozostaną w naszej pamięci.